Krzysztofie, kategoria obrońca sezonu i nominowanie tylko z Wisły, Płock i Kielc. Czy to znaczy, że te defensywy tak bardzo odjeżdżają reszcie ligowej stawki? No, rzeczywiście można taki wniosek wyprowadzić. Są to dwie ekipy eksportowe, dwie ekipy, które sprawdzają się fenomenalnie w pucharach w tym sezonie. Bez wątpienia są też punktem odniesienia dla całej ligowej stawki, chociaż mnie w tym zestawieniu zabrakło ważnego ogniwa z Górnika Zabrze, zatem z medalisty. Nie ma tam niestety Adama Wąsowskiego. Żałuję trochę, no ale prawo demokracji dzisiaj wybieraliśmy gremialnie. Na mojej krótkiej liście był. A w kategorii odkrycie sezonu na tablicy pojawiło się całkiem sporo nazwisk. Czy to znaczy, że ta młodzież szturmem uderza na parkiety Superligi? No w tym sezonie wydaje mi się taki wniosek też można wyciągnąć. Sezon jest także ciekawy z tego powodu, że młodzież się pojawia. Będzikowski, Widomski, jeszcze kilka kolejnych nazwisk. Wracaliśmy także do wyczynów Pawła Paterka. On się nie znalazł w tej kategorii, był w poprzednim sezonie, ale te rozgrywki są także bardzo ciekawe z powodu małolatów, którzy pokazują, że w seniorskiej piłce ręcznej potrafią się odnaleźć. Nie widać żadnego speszenia, żadnego nieśmielenia. Wychodzą jak po swoje i tak jak Andrzej Widomski chociażby od pierwszych kolejek pokazują, że mogą dać coś swojej ekipie. On to robił w Opolu. Niestety sezon zakończony kontuzją, bo jak najszybciej wrócił w wysokiej formie. Ciekaw jestem, jak Jakub Będzikowski będzie się rozwijał, bo to też gracz, który w dalszej perspektywie może się bardzo przydać nie tylko lidze, ale także reprezentacji. No właśnie, aż dwie nominacje dla Wybrzeża Gdańsk w tej kategorii, Papina i Będzikowski. Czy to znaczy, że Wybrzeże postawiło na dobrego konia, stawiając na młodzież na środku rozegrania? No, powoli zaczyna się spłacać zaufanie, które w handballowym gdańskim środowisku ma Damian Wleklak. Jego decyzje, no i także sztabu trenerskiego spowodowały, że w tym sezonie to jedna z rewelacji rozgrywek. Jest pewna stabilizacja, pojawili się młodzi ludzie, którzy też od razu dźwigają presję wyniku. Fenomenalny początek rozgrywek. No i ciekaw jestem, jak Wybrzeże zakończy rywalizację. Pokazuje też, że wśród młodych, a także na zapleczu ligowych rozgrywek można znaleźć kogoś ciekawego do grania. A jakbyś miał wskazać jedno nazwisko, którego najbardziej Ci brakuje wśród nominowanych, to? Dobre pytanie, ale wrócę chyba do Adama Wąsowskiego, bo byłem pod wrażeniem Adama kolejny sezon zresztą. Poprzednio pechem Adama Wąsowskiego było to, że grał w Pogoni, która broniła się przed spadkiem, no i trudno doceniać postać grającą w tak trudnych okolicznościach. W tym sezonie była szansa, żeby przepchnąć tę kandydaturę wyżej. Nie powiodło się, no ale liczymy na to, że Górnik będzie się rozwijał. Adam Wąsowski to ciągle bardzo młody zawodnik. Razem z nim i być może za rok, dwa to nazwisko wróci.